O, złapy bliżej ciężkiego końca! George, chcesz zrobić coś, co robimy bardzo często, ale do czego nie trzeba trenować? Porozdawaj ludziom te ulotki. Też tak zaczynałam, wiesz? Dobrze, nara! Koty! George był dumny, że jest początkującym cukinim. Rozdał wszystkie ulotki. A wieczorem... wszyscy jego znajomi przyszli na spektakl. Wszyscy! Gnioki chciała tylko popatrzeć. Znalazła spokojne miejsce, w którym nikomu nie będzie przeszkadzała. Panie i panowie, do pierwszego niezwykłego numeru potrzebny nam będzie ochotnik. Może pan, mistrzu? O tak, tak, ja, tak, tak! Dobrze, tylko spokojnie. Zajmiemy się wszystkim. To jest jak spełnienie moich marzeń. Gnioki zawsze podchodzi do mistrza spaghetti, gdy go widzi. Zrobiła więc to, co robi zawsze. Czy to jest? Tak, to gnioki. Leo, tylko nie kichaj. Ja muszę! Patrz, gnioki też wciągnęli do numeru. George wiedział, że to oznacza kłopoty. Leo, po prostu się cofnij. Nie mogę się cofnąć! Gnioki nie mogła się zdecydować, do kogo iść, więc położyła się, żeby to przemyśleć. Ja już długo nie wytrzymam. Giorgio, wejdź na tę linę i zabierz stąd gnioki, dobrze? Na linę? Ale to jest ta małpka, która zawsze nas strąca. Gnioki, podejdź do Giorgia. Było zupełnie jak z mopem. George przesunął tyczkę. I już wiem, co George robił cały dzień. Ćwiczył przed występem. Udało się! Udało się! Po przerwie na kichanie wznowiono przedstawienie. Wszyscy byli zachwyceni. A po zakończeniu... W nagrodę za wspaniałą równowagę postanowiliśmy przyjąć George'a i mistrza spaghetti do zespołu cukinich. Możecie z nami trenować, kiedy chcecie. To wszystko było naprawdę? To cieszę się, że nie wiedziałem. Bałbym się. Nie, tu się nie ma czego bać. George ma wrodzony talent. Ale może niech zostanie przy numerach na linie.